Sponsorem programu są Militaria.pl Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WARNEWS.pl, a dziś naszym gościem Łukasz Wyszyński, Akademia Marynarki Wojennej. Witam serdecznie Panie Łukaszu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Łukaszu, wiele się dzieje w kontekście mórz i wokół konfliktu między Rosją a Ukrainą, a mianowicie dostaliśmy dzisiaj rano informację o kolejnym już ataku sił ukraińskich na okręt, no właśnie, czy okręt Federacji Rosyjskiej, bo wczoraj niewątpliwie uszkodzony został okręt Floty Rosyjskiej. Mowa tutaj o okręcie transportowym, desantowym Ropucha, a dziś atak na tankowiec. Co wiemy o obu tych wydarzeniach? Znaczy, no wiemy na pewno tyle, że były one przeprowadzone na Morzu Czarnym przy wykorzystaniu najprawdopodobniej pojazdów bezzałogowych. Trzeba zauważyć, że rzeczywiście mamy tutaj no bardzo krótki odstęp czasu, kiedy doszło do dwóch ataków, ale musimy patrzeć na to przez trochę szerszej perspektywy. To znaczy strona ukraińska już wielokrotnie podejmowała próby. Zaatakowania, uderzenia na zarówno okręty, jak i infrastrukturę portową Federacji Rosyjskiej na Morzu Czarnym. No, część z tych ataków zakończyła się powodzeniem, część tym powodzeniem się nie zakończyła. No, wczoraj mieliśmy do czynienia z atakiem na okręt stojący na redzie portu w Noworosyjsku. Jednostka najprawdopodobniej pełniła zadania, Ochrony m, infrastruktury paliwowej, podejścia do portu. Z opublikowanych zdjęć widać, że najprawdopodobniej, tak jak wspomniałem, bezzałogowy pojazd uderzył w okręt. W wyniku tego uderzenia najpewniej okręt zaczął nabierać wody. Utracił zdolność samodzielnego manewrowania, musiały przybyć jednostki pomocnicze, w tym holownik, który jak wynika również z dostępnych zdjęć satelitarnych odholowały jednostkę do nabrzeża portowego. Z okrętu najpewniej mamy w tej chwili do czynienia z jakimś wyciekiem. Ciężko jest tak naprawdę na podstawie tych informacji oszacować, jakie są zniszczenia. Niewątpliwie jednostka na jakiś czas została wyeliminowana z użycia. Decyzje co do potencjalnego remontu tego okrętu, który tak jak Pan redaktor wspomniał, jest przeznaczony przede wszystkim do prowadzenia... Działań związanych z przerzutem i desantem wojsk, tego typu jednostek, w różnych wersjach, tak naprawdę, a budowanych, co ciekawe, w Polsce, w Stoczni Północnej w Gdańsku, w składzie różnych flot Federacji Rosyjskiej jest kilka, chyba nawet obecnie. Kilkanaście, więc to będzie decyzja, tak naprawdę, z jednej strony, ekonomiki e, przywrócenia tego okrętu do służby. Jest to, mimo wszystko, jednostka, która ma już dość zaawansowany wiek na no przede wszystkim potrzeb operacyjnych, które będą w tym obszarze mieli Rosjanie. Długi atak, do którego doszło hmm, e, no bliżej naszej rozmowy czyli jakby atak na tankowiec no jest już sytuacją trochę bardziej skomplikowaną, no bo z jednej strony, kiedy słyszymy tankowy, myślimy o jednostce cywilnej. I tu można to rozpatrywać zarówno na podstawie międzynarodowego prawa morza, gdzie mamy do czynienia jednak z definicją okrętu i, i jakie cechy on powinien spełniać. No ale strona ukraińska komentatorzy podkreślają, że no, jest to jednostka, która była wykorzystywana wielokrotnie przez Federację Rosyjską do wspierania działań e, wojennych. No i tutaj... Mo znaczy tak, żeby nie wchodzić w rozstrzyganie dylematów prawnych, no to najprawdopodobniej była to jednostka, która transportowała e, paliwa na użytek e, wojsk Federacji Rosyjskiej. Wiemy, że w przeszłości najpewniej robiła to również wspierając działania rosyjskie w Syrii, więc na tej podstawie można było uznać, że była to jednostka rzeczywiście cywilna, ale tego typu przykładów podczas II wojny światowej, pierwszej, czy też nawet e, Operacji Pustynna Burza było wiele, kiedy cywilne jednostki są przystosowywane do, do, do wykorzystywania w celach wojskowych czy też w celach wojennych, więc do tego ataku doszło. No, zwróciłbym uwagę właśnie na ten szerszy kontekst, czyli to, że strona ukraińska już wielokrotnie podejmowała próby ataku przy użyciu bezzałogowych środków bojowych na statki, okręty i infrastrukturę Federacji Rosyjskiej. No i bardzo często te ataki też kończyły się niepowodzeniem. Co też pokazuje, że najprawdopodobniej przywołany okręt transportowy transportowo-desantowy typu ro Pucha”, jak jest określany w kodzie NATO. No był też nieodpowiednio obroniony albo też nie zachował wszystkich, wszystkich procedur bezpieczeństwa, które powinny być zachowane. No Jego też pewnie wyposażenie, które pozwoliłoby potencjalnie odeprzeć taki atak. Nie, nie wiemy, co, co znajdowało się na pokładzie okręt. Chyba ogólnie jest wyposażony w dwie dwulufowe armaty, więc potencjalnie mógłby się bronić, gdyby ten obiekt został dostrzeżony z odpowiedniej, Odległości, miał pewnie jakieś środki obrony, już takiej, byśmy powiedzieli bardziej bezpośredniej, ale no z opublikowanych zdjęć wynika, że jednostka tak naprawdę nie spodziewała się ataku. Wydaje mi się, że Teraz można tak naprawdę powiedzieć, dlaczego strona ukraińska decyduje się na tego typu działania. No bo tak naprawdę nie. No właśnie, tutaj mi się nasuwa jedno pytanie: skąd ta nagła intensywność? No bo długo nie mieliśmy, raczej znaczy mieliśmy przykłady ataków dronów, chociażby na Półwyspie Krymskim, ale skąd wynika ta teraz, powiedzmy nazwałbym to celność, no, czyli ze słabości Rosjan i braku jakichś narzędzi do przeciwdziałania tego typu atakom? Znaczy tutaj trzeba byłoby oczywiście zestawić wszystkie ataki, o których wiemy. I musimy mieć na uwadze co najmniej trzy elementy. Po pierwsze, nie mamy na pewno dostępu do informacji o wszystkich atakach, te, które byłyby skuteczne, na pewno byłyby wykorzystywane w propagandzie jednej i drugiej strony. Zarówno te ataki, które są skutecznie udaremnione przez stronę rosyjską, te, które kończą się sukcesem przez stronę rosyjską. Tu będziemy mieli bardzo wiele szumów informacyjnych dotyczących tego, czy to Ukraińcy zrobili, czy też nie, no bo wchodzi też kwestia, czy będzie się to odbywało na terytorium Rosji, czy też jednak na terytorium Ukrainy, która została zajęta przez Rosję. To jest jeden element. Drugi jest taki, że no musimy patrzeć też w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili na froncie, znaczy na, na lądowym teatrze działań, gdzie no mamy pewien impas, czy też pewne przesilenie i, i obserwujemy, że no znowu z tych informacji, jakich wiemy, taką ofensywa ukraińska nie przynosi spodziewanych efektów. Rosjanie też na pewnych odcinkach starają się prowadzić operacje zaczepne. No, mamy też sytuację taką, że Rosjanie zapowiadali. Że no będą starali się tą blokadę Morza Czarnego, jakby założyć jeszcze bardziej ciasną, że wynegocjowany przy pomocy Turcji, ale też zerwany, tak naprawdę w zeszłym roku porozumienie zbożowe, no może oznaczać, że Rosjanie będą szukali jakichś narzędzi, żeby tą pętlę ekonomiczną i gospodarczą na Ukrainie zacisnąć, a co za tym idzie, wywierać też większy wpływ. Na państwa zachodnie. Więc strona ukraińska postara się pokazywać, że walczy. No tylko, że trzeba powiedzieć tak, no, te środki, które używa, czyli środki bezzałogowe. No, wszyscy mamy w pamięci oczywiście uderzenie najprawdopodobniej przy wykorzystaniu pocisków ziemia woda na krążownik rakietowy Moskwa, no to są możliwości, które Ukraina ma. Ukraina prowadzi mimo wszystko taką na, na Morzu wojnę bardzo mocno asymetryczną. Mosjanie mają tutaj zdecydowaną przewagę. Mają okręty podwodne, okręty nawodne, może operować ich lotnictwo, więc, no, mimo wszystko strona ukraińska bardziej stara się zwiększyć koszty operowania Rosjan, stara się spowodować, żeby Rosjanie nie mogli czuć się swobodnie. No i tutaj powstaje pytanie, na ile strona ukraińska prawidłowo dobiera cele i inaczej, czy jest w stanie zborozić wszystkie cele, które identyfikuje jako ważne. No, wydaje mi się, że okręt transportowo-desantowy oczywiście jest jednostką cenną i drogą, ale nie będzie miał większego znaczenia dla zdolności Rosjan na tym obszarze. Strona ukraińska na pewno chciałaby położyć jednostki, które mogą oddziaływać pociskami manewrującymi na ląd. Byłaby, na, pewno, na pewno chciałaby uderzyć w infrastrukturę paliwową, przesyłową. No to, co obserwujemy również w jakiś odstępach czasu ataki na Most, na most Krymski, czyli coś, co rzeczywiście może utrudnić Rosjanom działania, albo przełożyć się po prostu na negatywny odbiór wśród rosyjskiego społeczeństwa. Musimy na to jednak tak patrzeć, że na obszarze morskim pomimo tych sukcesów, które niewątpliwie są, musimy pamiętać, że przecież ta jednostka nie jest pierwszą porażoną. Wspominałem o Moskwie, mieliśmy też wcześniej porażony w pocie w Brydiańsku Okręt, okręt desantowy, który no, został ostatecznie zniszczony. Mieliśmy również wiele innych ataków, ale tak jak powiedziałem, no, część z nich kończyła się też niepowodzeniem. No, musimy sobie zdawać sprawę, że na obszarze morskim strona ukraińska ma bardzo ograniczone możliwości i oczywiście prowadzi te działania w sposób asymetryczny i to jest właśnie przykład tego typu działań, podnosząc de facto koszty działania po stronie rosyjskiej. Przy czym te dwa ataki. No nie wpływają jakoś wydatnie na zdolności i możliwości osian na tym akwenie. No, i pytanie teraz: Czy Rosjanie wykorzystają a dzisiejszy atak, ten, który nieco komentujemy jeszcze na gorąco, czyli tankowca, do właśnie walki takiej politycznej? Bo pojawiają się gdzieś, panie Łukaszu, również informacje, że wspomniany przez nas tankowiec był częścią, elementem obrony mostu krymskiego. Czy ma pan jakieś informacje na ten temat? Nie, przyznam, że nie, ale potrafię sobie wyobrazić, że na pewno strona rosyjska będzie pokazywała, że była to jednostka cywilna. I co za tym idzie? Na pewno no będą też próby pokazania, że Rosjanie również mogą identyfikować część jednostek, które będą chciały wpłynąć, na przykład do Odessy, czy też do portów, które, znaczy, które możemy szerzej zidentyfikować jako porty tego rejonu Odessy, i również je w jakiś sposób porazić, aresztować, pokazując, że są to też jednostki, które na przykład transportują towary, które Ukraina może wykorzystywać w celach wojskowych, albo właśnie obecność tych. Tych jednostek może służyć celom wojskowym. Niewątpliwie obie strony będą starały się w sposób oficjalny, ale też taki prowadzący właśnie tą politykę trochę dez, dez, dezinformacji, no starać się na, nas przekonać do tego, że z jednej strony Okret na pewno prowadził działania na rzecz Federacji Rosyjskiej, obronne, wojenne i był, i był wykorzystywany, z drugiej strony nie. Ja myślę, że na ocenę właśnie tego ataku na tankowe potrzebujemy jeszcze trochę więcej czasu i przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że nie mamy dostępu do pełnej informacji, nie mamy dostępu też do informacji pełnej, jak, gdzie, że musielibyśmy przeanalizować, gdzie ta jednostka była, w jakich była portach, czy ona gdzieś kotwiczyła przez, przez dłuższy czas, kto jest armatorem. Jest bardzo wiele znaków zapytania, żeby starać się wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie. Ja w tym momencie niestety nie jestem w stanie. Panie Łukaszu, serdecznie dziękuję za Pana komentarz. A Państwo, jeżeli oczywiście interesujecie się tematem tego, co dzieje się na Morzu Czarnym, to jak wyglądają floty i okręty zarówno Federacji Rosyjskiej, a jak Ukraińcy próbują je atakować, znajdziecie na mediach społecznościowych Łukasza Wyszyńskiego, na które gorąco odsyłamy, a link do nich będzie w opisie. Zachęcamy również do zasubskrybowania naszego kanału. I Panie Łukaszu, jeszcze raz gorąco dziękuję i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Sponsorem programu były... Militaria.pl.